Witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, kolejny materiał z FIFA 19 u nas. Znaczy u mnie na kanale, ale u Kamyka także będziemy nagrywać. Witajcie, fajne. Granadę. Ach, tak. Człowiek chce pocieszyć się FIFA 19. O, skończyli? A, szybko będzie. Ja. Dzisiaj, moi drodzy, robimy Battle Royale w FIFA 19, czyli Survival Mode, czyli ten, kto strzeli, schodzi jego zawodnik. Wszyscy do ataku i lecimy. Jak wiecie, my lubimy losować, więc tym razem też tak zrobimy. Kamyku, chcesz zaczynać? Dobra, trzy razy. Trzy razy, klasycznie. Liga, tak? Tak, pierwsze ligi. Dwa, trzy. No, może i dobrze i ten, dobra. Raz. No, nie ma dwóch lig tutaj, więc. No tak, oczywiście. Raz, dwa, trzy. Palermo. Palermo, Calcio. Co się stało? Okej, widzimy, że jest zmiana. Tak. Jest nowość. Nowość FIFA 19. Tym razem już nie da się losować tylko ligi, tylko drugiej ligi, czy tam państwa. Teraz od razu losuję wszędzie, nieważne, tak, gdzie się jest. Dobra, no to jeszcze raz, żeby nie było, bo nie wiedzieliśmy. Czyli po prostu na trzy razy, no. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No, hojny. No dobra, no. Zanim przejdziemy dalej, dwie rzeczy. Po pierwsze, jutro 1 września widzimy się na meetupie w Krakowie, gdzie oczywiście będą się odbywały finały Montesnak między Kamykiem, Lachem, Vibe oraz mną. Która drużyna wygra? Zapraszam oczywiście, żeby się przekonać, a przy okazji oczywiście zbić piątkę i pogadać może o FIFA 19. No jak mowa o FIFA 19, to sprawa druga, czyli konkurs, który był dokładnie tydzień temu. Pierwszy u mnie film z FIFA 19 ma ponad 300 tysięcy wyświetleń, jesteście szaleni. Dzisiaj wyniki konkursu pojawią się na moim Instastory około godziny 18-19 oraz wrzucę też wyniki na zakładkę społeczności na YouTubie. Ale to pewnie dopiero jutro, jak usiądę do komputera. Także już wiecie, gdzie szukać wyników. No dobra, to wracamy do filmu. Kamyku, czy jesteś gotowy na nowy sezon? Powiedz mi. Jestem gotowy, ale jak strzelę, to 4 będę miał mniej, a to byś miał 11, to tak, sensu. Zgadza się. Nie, zobaczymy, ten survival, ogólnie te house rules wyglądają bardzo fajnie. Ustawiamy wszyscy do ataku, dajesz ultra ataki. Tak, żeby się działo, słuchajcie, my tu chcemy się pobawić nową FIFą. O, ci porobił. Ale czuć, że są. Jak graliśmy wczoraj Realem i tak... O nie, ale chciałem to stary, zrobić. Stary, to był, przepraszam bardzo, przypadek, bo ja nie mam zmienionych ustawień. Patrzy, znowu Kamyk, to nie będzie twoja FIFA, co? Już to czujesz. Normalnie, że będzie. Ja się cieszę na nowy sezon, bo znowu ta, przynajmniej początek FIFA to jest najpiękniejszy okres dla każdego gracza piłki. Dokładnie. Kopanej. I tak jak ta bramka też jest pięknym okresem. 1-0. Dziękujemy temu zawodnikowi, bo pewnie jeszcze będzie champ, schodził. Patrz, jesteś champ. Jestem champion. Nie, to jest losowo schodzimy. Champion. Tutaj nawet bramkarz nie może zejść. Nie, oby nie, ale rozegrane pięknie, 1,5 gwiazdki. Nie, no trzeba powiedzieć gratulacje. Cyk, zaraz bramkarz, zaraz stracić, bo jest... Wiesz co, ale podoba mi się, że zobacz, że bramkarz nie zachował się najlepiej. Ten strzał też nie był najlepszy, ale to pokazuje, że ci piłkarze, tak, jakby, którzy nie są najlepsi, będą może... No, ale czuć, że oni, jak mówię, graliśmy Realem, graliśmy Juventusami i tam dobrze się klepało. Tutaj jest ciężej. Ale dobrze. Nie, no bramkarza. Właśnie ten, który mi strzelił. O, ten, który strzelił, dobra. O, ten kurczę ma troszkę więcej speeda, wow. I to był ten zły timing, to czułem, że źle to zrobiłem. Myślałem, że jakiś dribbler chcesz strzelić. Nie, ale patrzcie, to aż było widać. Ale możemy sobie teraz, może wejdźmy do powtórki. Dobra, pokażę wam, bo mi się wydaje, że po prostu bardzo źle, jakby źle wymierzyłem. Zaraz zobaczymy to w powtórce, pasek. On przejechałeś chyba. Przejechałem, za późno. Za późno, tak. Za późno, no. Nie! Ale taki strzał taki... Fajny, no? Ja w ogóle, a wiesz co, zacisnąłem dwa razy strzał. Tak? No, driven. Bardzo mi się podoba to, że ta strzałka pokazuje, na którego gracza ci się zmieni. Zmieni, to jest, tak. A to jest... wiesz, co jest najlepsze? Ja w PS-ie zauważyłem to w 19, jak grałem, mówię, ale bardzo fajne. Szkoda, że tego w FIFA nie ma. Ale bardzo fajne. Widać, że wypuścił. Patrzcie, jak to perfekcyjnie zrobił. Jak? Ale wybronił! Ja wiem, że nie trafiłem, ale... Ale to było, powiedzmy sobie, blisko. Ej! Pa, jeszcze między tym. Jak to leciało? O! To było największy błąd ever, wiem, że tam przeszkoda. Ależ to też ładnie wyszło. Co mnie to... Nie cieszy mnie to, że będę miał 10 zawodników, ale... Ładnie. Bramkarz go obla. Nie, jakiś tam. Ty chyba ten znowu tak? Strzelił, no? A czy może. Znaczy, bo ja słyszałem, że ma być losowo. No tak, ja wiem, że jest losowo, ale może akurat tak w takie szczęście.
Dobra, koniec pierwszy. No dobra, 1-1, zobaczymy. Coraz mniej zawodników na tafli boiska. Battle Royale, to przetrwa. No po jednym strzale celnym widać bramkarze na poziomie, ale no po prostu trzeba iść do przodu. I teraz jak znowu ktoś straci, to myślę, że się jeszcze bardziej gra otworzy. Tu. No, Jezu, ja jestem tak przyzwyczajony jeszcze do 18 i strzelam dwa razy. Nie powinno tego się robić w ogóle. Ole wywinął Rogala! Ale to było dobre. No, trzeba przyznać. Fajnie się złożył. Zobaczmy tak, powtórkę, bo to było coś, czego się nie było w 18. Ta animacja, nowa animacja. Jest dużo sporo. Dużo jest. Bramkarze jak wykopują coś, to idzie zauważyć od razu. Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj błąd. Poszła piła. I on się tak... Tak. To nie był Rogal, to było takie mocne uderzenie z miejsca prawie. No. O, tutaj... Chociaż... No, powiem, wyglądało to ładnie. No tak. Prawie ośrodkowego obrońcy, fantastycznie. Jak co to było? Ale, doceń to, że zachowałem zimną krew na chwilę, tylko że strzał był fatalny. Nie. Jaka piła? Nie! Nie! Stary, no i co ja miałem tutaj zrobić? Przyjąć i finezyjnie. Ale i znowu to, że w poprzedniej FIFA, jakbym tak zrobił, to on by to lekko kopnął do bramki. Teraz nie wymierzyłem jakby odpowiedniego strzału i zrobił jakiegoś kafla. Wow! I na bikie! No 3-1 niestety, nie wiem jak to się stało. Napastnik, mój rajon. Ale z drugiej strony jakby różnica 10-9 to nie jest aż tak jakbym ten... No tak. No jednak, zwłaszcza, że wszyscy na ataku zobaczyłem, że obrony nie miałem w ogóle, nie? Przełożył i... A tu też kurde, te strzały będą tak siadać. Wiesz co, jak naciskałem dwa razy, to on jakby ta piłka idzie bardziej lobem, bo ja mówię, teraz też naciskałem dwa razy, żeby ten driven głupi, ale też trzeba się tego na pewno pozbyć w tej FIFA. Fał! Dobra. Padło teraz. Ale było już gorąco, było gorąco. No, tutaj gdzieś tam od tyłu stawił nogę. Ten w ogóle. Bramka w ogóle co zrobił. Nie wiem co zrobił. Ten... Ale jak główka, ten nie sięgnął. No, nie sięgnął. Ale próbował ładnie. Nie, no ale za oczywisty. Nie. Jajajajajaj, moi drodzy. No starałem się tutaj coś zrobić, ale dobry mecz. Dobry mecz, dzięki. 3-2. Moi drodzy, oczywiście nagraliśmy także materiały u Kamyka. Pojawiają się teraz u mnie, u Kamyka oraz u Lacha codziennie materiał z FIFA 19, także sprawdzajcie nasze kanały. Polecam serdecznie subskrybować, bo tego będzie coraz więcej. No i jeżeli oczywiście wam się podobało i chcecie więcej, łapeczka w górę. Musi być i subskrypcja chyba też. Subskrypcja. Także trzymajcie się na razie i pa pa.